Ludwiczek, byku koczysz, to się kabanosie. Pamiętaj, nie będzie łatwo. Nie będę się tu straszył, ale nie będzie łatwo. Z nami Super Mario. Super Mario sanitarz, Super Mario trener. Siema, wariaty. Mariusz, chyba nie ma bardziej memicznej postaci w Polsce jak ty. No to bardzo miło. No coś tam się ruszam. Mario. Ruszam, tańczę i śpiewam. Co, jakaś taka twoja najśmieszniejsza anegdota podczas nagrywania twoich TikToków? Anegdota? Co to takiego? Anegdota, że jak historia. Ale historia taka, że tańczyliście TikToka, coś ten i ten ktoś się wywrócił, wiesz, beka była taka, nie? I to miejsce publicznym, czy gdzie? No, coś ludzi, wiesz, to... albo jeszcze było lepsze, kurwa, nagrywamy TikToka grupowego w Elblągu, tu nagrywamy niby, a ten gościu kamery nie włączył, a ludzi ustawiłem, słuchaj, cały rynek, bo to byłem w tym projekcie Camper Polska, no. Cały rynek w Elblągu dzieciaku ustawiłem, pierwszy lepszy stał, mówię, ty, nagraj nas, my tu już na 3-4, wiesz, tu, próba to, mówię, ty, ale nie nagrałem. No, to można udać za najlepszą. No i był repeat, czy jak to wyszło? Nie, no zrobiliśmy, ale to było, wiesz, wszyscy skupienie totalne. Mario. A to ludzi było naprawdę ponad 100 tam było, nie? I ty to sam ustawiłeś? No jak, miś, przecież jak trener to tylko mówi tak, tu masz być, tu, stoimy i nabijamy. A prowadzisz w ogóle aktualnie jakieś swoje podopieczne, czy zrezygnowałeś ze wszystkiego? Teraz nie, w tym momencie nie, natomiast miałem podopieczne dużo, natomiast teraz nie, bo zajmuję się show biznesem i jakby też trenuję do walki i trenuję sam, nie? W tym momencie. Ale wszystko pamiętam i cały czas jakby będę na pewno, wrócę do tego, jak przyjdzie na to czas, bo na ten moment trenuję tylko dlatego, nie trenuję podopiecznych tylko dlatego, że nie mam na to czasu, a nie chcę ich po łebkach obsługiwać, tylko ja jak trenowałem, to ze swoimi podopiecznymi razem nabijałem z nimi treningi. O kurde. No, bo na przykład, wiesz, motywacja, nie? Ten ktoś, poziom miał fajny też i na przykład gdzieś mu brakowało, to jedziemy razem i robimy to samo, co on, wiesz? I wtedy poziom motywacji wzrasta i lecisz poziom wyżej. Taki to Napalm 2. No, taka bomba. No. Ej, stary, nagrywa się to, a on wystrzeliwuje. No. Dochodzi do ciebie na, nie wiem, drugi, trzeci dzień. Jakie to uczucia? Nie, no, jest taki kocioł. Słuchajcie, chcę sobie to przypomnieć, słuchajcie, to telefon tu się grzał, nie? On jakby odświeżałem, to już przestałem odświeżać, bo tam było tyle wiadomości, że cały, tam jest takie coś, masz taką ikonkę 99, że powyżej. I to było tak, że ja robiłem tak, research, tak, i cały czas 99, i to trwało ileś miesięcy, wiesz. Nawet ludzie mi podsyłali, że coś nagrywali, bo mój telefon nie wyrabiał, ale pozytywnie, wiesz. No, ale ja cały czas tworzyłem, wiesz, robiłem nowe TikToki, później pioseneczki robiłem, wiesz. Ile TikToków dzień dawałeś, albo jak, wiesz, to co, nie, no tak robiłem, że TikTok co któryś dzień, bo ten, czekałem jakaś ten, dane TikToki jak wychodziły, to one robiły paręnaście milionów, więc jakby one sobie leciały i następne co jakiś czas rzucałem. I taki vibe był fajny i jest, że one tak świetnie tutaj zrobiłem, jakiś tam, wiesz, fajny vibik, content, to leciało to po parę baniek, nie, nabiłem tych TikToków dużo, no. Teraz też tak samo nieraz zrobię sobie tak TikToki, jakieś takie very funny, very coś też po parę milionów wielu. Także cały czas jest top of the top. Czy masz gdzieś topka po TikTok aktualnie? No tak, jeżeli chodzi o filmiki, tak, bo jakby tam te, jeżeli chodzi o te live'y, to tego nie robię, bo na razie tego nie czuję i nie robię, ale przyjdzie czas, że z wami sobie pogadam, będziecie mieli mniej więcej, a na razie to sobie oglądajcie filmiczki. Wieku, co sprawia, że tak buja, bo się bujasz jak Rezus i co tak ci wygina? Energii! Ale nie, co to za energii? Pozytywnie. Nie, ja lubię nagrywki, lubię gadać, lubię, wiesz, tak jestem. Masz dobry vibe, słuchaj. Tak. Przed Tom Ludwiczek, postać też memiczna, dobry showman. No ja jak podchodzisz do walki? Podchodzę sportowo i pozytywnie. Lubię go, nie mam do niego jakichś problemów. Chłopak jest ambitny, natomiast ja jestem w treningu już długo i zapierdalam po złoto. Nie tylko, że lecę, ale zapierdalam. Więc te ręce dźwigały mocne ciężary, teraz są przerobione na dynamikę i na boks. Także ja wjeżdżam, robię swoją robotę, na pewno moje nogi... W formule? MMA. No i ja co robię, myślisz? I to robię, no. Gdzie trenujesz aktualnie? W Łodzi. U kogo? W Łodzi, gdzie się powodzi. Powodzi się. Łódź, kurka wodna. W Łodzi, gdzie się powodzi, więc trenuję w kuźni Łódź, proszę bardzo. Moim trenerem jest Wasyl Halisz, pewnie wam znany. Także... Robimy robotę. Masz z kim i robić. Robimy górę i stójkę i dół i robimy i nabijamy karabiny cały czas, aż klatka pęknie. Ile razy w tygodniu trzeba trenować? Ja mam czasami 10 jednostek treningowych.
Jak to wyrabiasz? No poważnie, jest takie tempo teraz, jest jak teraz. To jest 10 jednostek treningowych, gdzie jakieś podbiegi czy coś zaliczone jako jednostka treningowa, nie? No. Rano podbiegi, wieczorem trening, nie? Później drugi dzień masz normalnie rano technika na przykład, a wieczorem sparingi, nie? I jedziesz, masz odliczone normalnie 10 pozycji. W takim teraz, teraz jesteś w tym momencie. Te dwa i pół tygodnia teraz taki zapierdol. I nie musimy się martwić, że spuchniesz jak śliwka i... Nie spuchnę. Nawet bym plecak 20 kilo założył, nie spuchnę. Czyli co, będzie tyle u ciebie? Już jest. No stary, to jestem ciekaw, bo z reguły trenerzy personalni, wiesz, puchną jak śliwki. No wiem, ja się rozumiem, ale ja mam moje ciało i moja jakby budowa przeszła transformację. Ja zapierdalam już w treningu fajterskim i podfajterskim taki stację i taki zajazdowy. Ja już to robię ruch czasu. Moja budowa się zmieniała. I od roku trenujesz 10 razy w tygodniu? Nie, to ja mówię w sztosie treningowym, okay, jak no. Pod walkę. Natomiast normalnie w tygodniu mniej, no bo co, ty nie wytrzymałbyś. Nie, 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 to ja mówię jakby w przygotowaniach pod walkę. Dobra.